się Marysia, mam 26 lat i jestem alkoholiczką i hazardzistką. A przepraszam, już się poprawiam, mam 27 lat od kilku dni, także jestem starsza, myślę, że mądrzejsza. A obiecywałam sobie, że wstęp będzie poważny. Będę się starać, żeby to było tak profesjonalnie, a tu znowu lipa. Ale dobra, mniejsze o to, przedstawiłam się. Chcę jeszcze na wstępie zaznaczyć, że to będzie taki ala wywiad i gdzieś dzisiaj jeszcze nie nagrywamy z mikrofonem, ale obiecuję Wam, że następny filmik będzie i z mikrofonem i będzie też lepsza jakość obrazu, myślę, bo będzie nagrywane już nie telefonem, a aparatem, więc myślę, że to wyjdzie lepiej. Zobaczymy, chociaż te telefony teraz też mają świetne jakości i tak dalej, bo to bardzo wszystko idzie do przodu. Ja powiem za każdym razem to powtarzam, nie znam się kompletnie na nagrywaniu. Dobry znajomy mi ostatnio dał kilka fantastycznych rad, także korzystam i będę z nich korzystać i mega bardzo za nie dziękuję. Jak Wy macie jakieś rady, też mi piszcie. Ja chętnie wszystko przyjmę i będę z tego korzystać, ponieważ faktycznie na nagrywaniu się nie znam kompletnie. Dobrze, to zapraszam Was na wywiad. Okej, pierwsze pytanie brzmiało, iż czemu zaczęłam pić i grać? Powiem Wam, że to jest bardzo trudne pytanie. Jest to też pytanie bardzo takie, chyba wymagające bardzo długiej odpowiedzi. A gdzieś tam, myślę, że gdzieś to w skrócie też opowiem, bo to już opowiadałam o tym gdzieś w mojej historii. Ale no tak, odpowiem, bo takie było pytanie. Jakoś przepraszam, ale jakoś się dzisiaj nie mogę skupić. Dobra, sorry, odpowiadam. Czemu zaczęłam pić i grać? No to u mnie to było tak, że ja zaczęłam w pierwszej kolejności zaczęłam pić i dopiero później grać. I tak naprawdę ja do momentu przyjazdu do ośrodka ja nie wiedziałam, dlaczego ja zaczęłam pić i grać. Mi się wydawało, że ja to robiłam właśnie gdzieś dlatego, że umarł mi tata. I to było dla mnie bardzo takie mocne przeżycie i bardzo trudne doświadczenie. W sumie do dzisiaj jest mi się ciężko pogodzić z tym, co się wydarzyło. I ja cały czas, będąc na terapii, na początku terapii cały czas powtarzałam, że to przez to, że tata mi zmarł. Tak naprawdę gdzieś właśnie dlatego za każdym razem powtarzam, że terapia jest bardzo ważnym momentem w naszym życiu i to nie jest tak, że ja każdego teraz będę zmuszać do terapii, bo tylko dzięki terapii wyjdziesz. Nie. Każdy z nas może wyjść nawet przez grupę AA, nie musi iść na terapię, tylko że ja bardzo Wam polecam z serca terapię taką zamkniętą, dlatego że tam zdobywamy bardzo dużą wiedzę i też dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy. Ja właśnie na terapii dowiedziałam się tego, dlaczego ja weszłam w to uzależnienie, że ja się dowiedziałam już kiedy się zaczęło to uzależnienie, nie? Że kiedyś jeszcze jak byłam młodsza, tak byłam młodsza, ale już jestem starsza, to ja już wtedy zaczęłam pić i to dlatego, że ja mam bardzo głębokie zranienie. Kiedy miałam 17 lat, tak naprawdę dość, bo też nie chcę tutaj tego wypowiedzieć, ale gdzieś mocno zostałam zraniona i nie wiedział o tym nikt tak naprawdę. Gdzieś wiedziała jedna osoba, z którą ja straciłam później kontakt i ja nie potrafiłam sobie z tym radzić. No to było bardzo trudne i straszne doświadczenie. Nie potrafiłam nikomu powiedzieć, bo ja się bałam, że nikt mi w to nie uwierzy. I
Gdzieś ja sobie nie zdawałam nawet sprawy z tego, że ja już wtedy, w wieku 17 lat, chodząc co weekend na imprezy, pijąc do nieprzytomności, to ja już wtedy tak naprawdę wchodziłam w ten alkoholizm, nie? W to uzależnienie, bo ja uciekałam. Ja uciekałam od tego, co mnie tak bardzo bolało, nie? No i ja tak żyłam 7 lat, kochani, nie? To trwało wszystko 7 lat, bo no do teraz, nie? Że ja w ogóle gdzieś tam już potem o tym zapomniałam jakby, nie? Ale we mnie to cały czas było. Ja później o tym zapomniałam. Później było właśnie doświadczenie śmierci mojego taty, nie? I gdzieś jak już później, po tym śmierci taty, już w ten alkoholizm weszłam tak faktycznie, nie? Na 100%, to wtedy po prostu, wtedy jakby dopiero zauważyłam jakiś tam minimalny problem, ale i właśnie dlatego ja pozwalałam na tą sytuację, nie? A tak naprawdę to już się zaczęło kilkanaście lat temu, nie? Ten proces mojej ucieczki w imprezy i tak dalej, nie? Wtedy sobie w taki sposób radziłam na imprezach. Po śmierci taty radziłam sobie w taki sposób, że ja się zamknęłam w domu i tam piłam, nie? Ale gdzieś po jakimś doświadczeniu trudnym też, znaczy trudnym doświadczeniu bardzo takim, gdzie poszłam na imprezę i gdzieś tak się upiłam, że wracając do domu w ogóle, ja tego nie pamiętam, nie? To jest to, co policja powiedziała, że wracając do domu gdzieś leżałam w rowie, musiałam się przewrócić i prawdopodobnie też gdzieś tam samochód chyba mnie potrącił. Leżąc w tym rowie, policja przyjechała, znalazła mnie, zabrali mnie do domu, przyjechałam o drugiej w nocy do domu i ja nie pamiętam z tego nic. Wiem, że moja mama wtedy nie mogła chodzić. Ja biegałam po domu, jakbym była jakaś, nie wiem, walnięta tak naprawdę. I na drugi dzień, jak się obudziłam, to moją największą stratą wtedy mi się wydawało, że był brak zęba. Straciłam po prostu jedynkę, nie? Dzisiaj się trochę z tego śmieję, ale wam powiem, że to było bardzo, bardzo straszna sytuacja. Ja nie potrafiłam spojrzeć na siebie w lustrze, ja się z sobą brzydziłam, jak mogłam do takiego stanu się dopuścić. Przecież ja mogłam nie żyć. To było takie wydarzenie, którą ja bardzo się go wystraszyłam, które mną tak bardzo wstrząsnęło, że ja przestałam pić. Po roku jak tata zmarł, przestałam pić, ale ja już byłam chora, nie? Ja byłam już tak mocno uzależniona, że brakowało mi tego. Ja nie potrafiłam wypełnić tej pustki i zaczęłam grać. I to się zaczęło od małych takich, wiecie, zagrywek, ale zaczęłam grać. No później się to przerodziło w bardzo wysokie kwoty, wysokie wygrane, jeszcze wyższe przegrane. I no później gdzieś tam najgorsze było chyba to, że ja weszłam bardzo już w taką głęboką depresję, gdzie już były myśli samobójcze, sytuacje takie, więc myślę, że właśnie w hazardzie gdzieś najtrudniejszy, w hazardzie chyba najgorsze jest to, że my wchodzimy w depresję, w bardzo głęboką depresję i kiedy ta pomoc nie przyjdzie na czas, to ja myślę, że każdy hazardzista na dnie, który już jest, myśli tylko o tym, żeby się zabić, nie? Myśli tylko o tym i to nie są już takie, że to jest wołanie o pomoc, tylko to są myśli, które faktycznie chcemy wykonać. Ja wam powiem, że najbardziej się przeraziłam w takiej sytuacji, gdzie ja faktycznie usiadłam i ja byłam o krok od tego, żeby się zabić, nie? To była sytuacja, w której mi się już faktycznie tak naprawdę nie chciało żyć, nie? I to nie było tak, że ja chcę na siebie zwrócić uwagę. To już było tak, że ja sobie uświadomiłam, że ja naprawdę nie chcę żyć. Ja mam tyle długów, jestem tak wykończona kłamstwami. Te kłamstwa, powiem wam, są najgorsze. Kłamstwami mam tyle długów, tego wszystkiego. Powiem wam, że ja mam tak wykończone psychicznie, że ja naprawdę nie chciałam żyć. W moim przypadku ta pomoc przyszła i za nią bardzo dziękuję i gdzieś Panu Bogu jestem tak niesamowicie wdzięczna, że On mnie uratował i po prostu nie pozwolił mi na to, żebym odebrała sobie życie, które tak właściwie dał mi sam Bóg, nie?
I za to jestem najmocniej chyba wdzięczna, wiecie. Także no, trochę się rozgadałam, ale właśnie odpowiadając na to pytanie, to my często i wszyscy tak chyba mamy, że właśnie że my nie mamy pytać siebie, czy tam twój bliski pije, czy tam jest w jakimkolwiek uzależnieniu, to my się nie pytajmy, dlaczego ty pijesz, tylko wejdźmy w jego życie, zainteresujmy się jego życiem i zapytajmy się może, czy zobaczmy może, co doprowadziło tą osobę do tego, że ona weszła w to uzależnienie. Bo to nie jest tak, żeby sobie od tak wchodziło w uzależnienia. Często nawet my nie jesteśmy świadomi tego, że zranienia, które są albo z wczesnego dzieciństwa, czy tam właśnie z takiego dzieciństwa, czy z wieku dojrzewania, jakiekolwiek zranienia, bo dla każdego może być to inne zranienie. Dla mnie może to być, o wieju, takim czymś bym się nie zamartwiała, dla kogoś to może być bardzo mocne zranienie. I my często właśnie tak nieświadomie wchodzimy w te uzależnienia, żeby uciec od tego zranienia, nie? A zranienia nie są po to, żeby od nich uciekać. Ja mam, powiem, 7 lat uciekałam od zranienia i w sumie do dzisiaj od niego uciekam, bo ja jestem dzisiaj na etapie, że jestem świadoma tego zranienia, jestem świadoma tego, co się wydarzyło, jestem świadoma do czego właśnie doszłam przez to, że to nie jest przepracowane, ale ja dalej nie mam jeszcze takiej odwagi, dalej nie jestem jeszcze gotowa na to, żeby to przepracować, więc może nie tyle, że uciekam dalej od tego zranienia, bardziej na razie jeszcze nie mam tego świadomość, ale nie jestem gotowa go przepracować, nie? Ani na terapii, ani z Jezusem jeszcze, nie? Gdzieś to jest tak głęboko, że ja wierzę, że przyjdzie taki czas, ale to też nie jest tak, że ja gdzieś to tam z powrotem zakopuję, nie? To jest ważne, żebyśmy nie zakopywali tego wszystkiego, tych trudnych doświadczeń, żebyśmy je po prostu wypuścili z siebie, żebyśmy zaczęli o nich mówić, żebyśmy znaleźli osobę, której możemy się zwierzyć. Bo my, mówiąc o trudnym doświadczeniu, jakiekolwiek ono jest, my już sobie pomagamy, dla nas to już jest terapia, my się uwalniamy od tego trudnego doświadczenia. No, także ja się rozgadałam na ten temat. No. Byłem niczym ślepiec, gdy mijałeś ciągle mnie. Nie umiałem nazwać nigdy tej tęsknoty w duszy mej. A jestem. Czy chciałabyś cofnąć czas? O ja, co to za pytanie? Kto je wymyślał? Czy chciałabym cofnąć czas? Oh my god, kurczę, to jest... Ej, niby proste pytanie, a takie dość trudne wam powiem. Czy chciałabym cofnąć czas? Wow. Ile mamy czasu? Bo nie wiem, kiedy zacznę odpowiadać. Nie, ale tak na serio, to czy ja bym chciała cofnąć czas? Wolala. Powiem wam tak, że... nie chciałabym cofnąć czasu. Chociaż trudno mi się to mówi, że nie chciałabym, bo na przykład chciałabym bardzo cofnąć czas i powiedzieć mojemu tacie, jak bardzo go kocham, ile dał mi w życiu, ile, że był tak naprawdę jedynym człowiekiem na ziemi tutaj, z którym miałam tak dobrą relację, że naprawdę bardzo rzadko mówiliśmy sobie, jak jesteśmy dla siebie ważni. I chciałabym z nim jeszcze iść na jedną wędrówkę w górę, nie? Bo gdzieś tego mi strasznie brakuje, nie? Bo był świetnym człowiekiem, on był też przewodnikiem górskim i ja wspominając mojego tatę zawsze sobie myślę, nie ma drugiego człowieka tak ogarniętego jak mój tata i tak mądrego, naprawdę mam takie myśli o nim, bo ja pamiętam, że od dziecka, kiedy zadawałam mu jakiekolwiek pytania i to były naprawdę czasami, no wiecie, jak dzieciaki mają pytania, nie? Zresztą jak byłam starsza, no jeszcze przed całą śmiercią w tym wieku, w którym ja byłam, to gdzieś czasami mu zadawałam takie głupie pytania, wam powiem, ale on zawsze mi odpowiedział. I ja nie pamiętam, co on mi odpowiadał, bo nie pamiętam nawet tych pytań, ale pamiętam, w głowie mam to, że mój tata zawsze mi odpowiedział. On mi nie powiedział, idź poczytaj na internecie, idź poczytaj do encyklopedii, zapytaj się mamy, nie wiem, zapytaj się tam wujka czy coś.
On zawsze mi odpowiedział, obojętnie jak, ale zawsze mi odpowiedział. I właśnie mam takie w głowie, kurczę, no, on był mądrym człowiekiem bardzo. O górach wiedział wszystko. No dobra, może wszystko wiedział zresztą, co tam. Naprawdę miał tyle przyjaciół zawsze gdzieś tam. Ja byłam bardzo dumna, jak szliśmy na wyprawy górskie. A on był właśnie przewodnikiem i gdzieś tam było więcej na przykład przewodników. To jak mój tata z nimi rozmawiał, to ja tak stałam dumnie obok niego zawsze, że ja jestem jego córką, nie? Wy nie macie ojców przewodników, a ja mam. Naprawdę tak było, nie? Gdzieś to wspominam sobie świetnie. O, takie fajne wspomnienia i dziękuję w ogóle, że je mogę mieć, nie? No więc... No, ale nie chciałabym cofnąć czasu, właśnie wracając do pytania. Nie chciałabym cofnąć czasu, dlatego że ja to, co mam dzisiaj, nie oddałabym za nic. Naprawdę za żadną kasę, za żadne skarby na świecie nie oddałabym tego, co mam teraz. Ja kiedyś byłam w takiej pustce, żyłam w takiej beznadziei. To była tragedia, nie? Jak patrzę na te moje wcześniejsze życie, to była ogromna pustka, a teraz jestem szczęśliwa. Ja jestem teraz tak naprawdę prawdziwie szczęśliwa i nie cofnęłabym czasu, bo moje uzależnienia, nie, może zacznijmy od doświadczenia śmierci mojego ojca, które pozwoliło mi szukać Pana Boga. I dzięki temu, że mój tata zmarł, zaczęłam szukać Pana Boga. I tak, ja powiem Wam, że jeszcze tego do końca nie przepracowałam. I strasznie mi brakuje mojego taty. I czasami naprawdę sobie z tym nie radzę. Ale ja wiem dzisiaj, że jego śmierć dała mi życie, dała mi możliwość na życie wieczne, nie? Więc mój tata spełnił się w roli ojca w 100%. I myślę, że za to jest już w niebie. Że właśnie oddał takie swoje życie tutaj na ziemi za to, żebym ja mogła mieć taką szansę na życie wieczne. No, więc myślę, że mój tata ziemski naprawdę zrobił robotę ogromną. Więc to jest pierwsze doświadczenie, mimo że to jest śmierć, nie? Ale to jest pierwsze doświadczenie, gdzie ja zaczęłam szukać Pana Boga, który jest dla mnie teraz najważniejszy. Kolejne to uzależnienia, one to były bardzo trudne sytuacje. Ja byłam w takich tragicznych sytuacjach. Ja przypominam sobie naprawdę takie bardzo trudne momenty z mojego życia, jak byłam uzależniona i gdzieś właśnie te okłamywanie, to wszystko, takie rzeczy, co się działo. Ja też pamiętam tydzień przed wyjazdem na terapię, bo ja tak, wiecie, przez 2 tygodnie odkładałam ten wyjazd, dzwoniłam, mówię, a jednak przyjadę za 3 dni, a nie, jednak przyjadę za 5 dni, nie, na terapię. Jak przyjechałam na terapię, to się śmiali za mnie, a to ta dziewczyna, co odkładała ten przyjazd to tyle razy, za każdym razem coś wymyślała, nie, i ja pamiętam tak tydzień już faktycznie przed przyjazdem na terapię, to jak leżałam na środku swojego pokoju i płakałam i waliłam w podłogę pięścią. Także sobie nawet tu rozwaliłam trochę rękę, bo ja już nie wiedziałam, co mam zrobić. Ja chciałam zagrać, a nie mogłam zagrać. Ja już nie miałam możliwości, ja nie miałam pieniędzy i ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Ja byłam w tak mocnym już uzależnieniu, że gdzieś wtedy, leżąc na tej podłodze, płacząc i rozwalając wszystko, w tym pokoju ja sobie uświadomiłam, że coś jest nie tak, nie? Że ja nie mogę tego wyjazdu na terapię przełożyć. Ja muszę już jechać, nie? Że to już jest, że będzie po mnie, nie? Dlatego i te sytuacje, chociaż właśnie, bo ja już odlatuję z nią, ale te sytuacje, jak sobie przypominam, to ja wiem, że one były bardzo trudne. Ja nie chciałabym do nich wrócić, ale ja wiem, że one były potrzebne. I ja nie chciałabym, wiecie, cofnąć czasu. Ja jestem ogromnie wdzięczna za chorobę. Jestem strasznie wdzięczna za chorobę, bo gdyby nie ta choroba, nie znalazłabym się w ośrodku, do którego bardzo chętnie teraz przyjeżdżam i odwiedzam, bo poznałam tam wspaniałych terapeutów, wspaniałych ludzi i ja mogę tam teraz przyjeżdżać i co bo tam mniej więcej co miesiąc są gdzieś nowe osoby jakieś tak dalej, to ja tam mogę przyjeżdżać i mogę poznawać nowych ludzi i to jest wspaniałe. Mogę poznawać nowych ludzi, nowe historie. I gdzieś ja przyjeżdżając tam teraz,
kiedy jest ze mną lepiej, ja mogę im dawać nadzieję, że da się, nie? I to jest mega fantastyczne, bo kiedy ja byłam w ośrodku, ludzie przyjeżdżali i też dawali nam nadzieję, nie? Też przyjeżdżali absolwenci tego ośrodka i mówili, że może być dobrze, nie? Że możemy wyjść, możemy nie pić, możemy nie grać i możemy żyć w pełni, nie? Więc gdzieś ja teraz, mając to szczęście, i jeszcze faktycznie bardzo rzadko tam, bo też nie mam takiej możliwości ani finansowej, ani jeżeli chodzi o wolne w pracy, żeby jeździć tak często, ale staram się jak najczęściej będę mogła, chcę właśnie tam jeździć, bo powiem Wam, że czuję się tam fantastycznie w tym miejscu, naprawdę. Jest tam cudowne miejsce i po prostu mogłabym tam jeździć cały czas, nie? I właśnie, gdyby nie moja choroba, to bym nie poznała tych ludzi, nie poznałam tego miejsca. Gdyby nie choroba, w ogóle tych ludzi, z którymi mam teraz po terapii kontakt, z osobami, które są uzależnione, ale są nieaktywne, nie? To mamy kontakt, znaczy to też jest wymóg taki, że powinniśmy mieć kontakt, nie? To ja też bym tych relacji nie miała, gdyby nie to, że ja jestem chora, nie? Także gdzieś pozdrawiam tutaj Mateusza. I Grzesia pozdrawiam, ja bardzo Wam dziękuję, że jesteście, nie? Że zawsze możemy pogadać i się zdzwonić. Gdyby nie, no i najważniejsze, gdyby nie moja choroba, gdyby właśnie nie śmierć taty, ja bym nie poznała najważniejszego, nie poznałabym naszego Stwórcę, nie? Nie poznałabym Jezusa, nie poznałabym Pana Boga, a to właśnie On od śmierci taty wyciągał do mnie rękę, nie? Budowaliśmy właśnie w tej sytuacji relacje z nim budowałam, gdzie jeszcze nie byłam do końca tego świadoma, ale ja już wtedy budowałam z nim relacje i gdzieś ta największa przemiana mojego serca wydarzyła się właśnie przyjeżdżając po ośrodku, zaczynając kurs Nowe Życie, które przy okazji Wam polecam, kurs Nowe Życie, bo zmienia faktycznie życie, moje zmienił. I gdyby nie to, to ja bym nie poznała, nie byłabym teraz we wspólnocie, nie robiłabym tylu świetnych rzeczy, nie miałabym tylu wspaniałych ludzi, właśnie tej wspólnoty wokół siebie. Nie byłabym w relacji z Jezusem, nie? Która mnie tak kształtuje, która mi daje tyle radości, że mi się chce żyć, ja jestem prawdziwie szczęśliwa. Wiecie, co to znaczy być prawdziwie szczęśliwym? Wiecie, co to znaczy żyć w prawdzie, że nie musisz kłamać, że faktycznie idąc ulicą śmiejesz się, jakbyś, nie wiem, jakieś narkotyki zażył, nie? A tu zażywasz tylko Jezusa albo aż Jezusa, nie? No to jest cudowne, nie? Idziesz i nie zamartwiasz się niczym, bo oddajesz mu, masz taką łaskę, że poznałeś Jezusa i oddajesz mu całe swoje życie, każdą cząstkę twojego życia, pracę, problemy, finanse, wszystko. Ja mu wszystko oddaję, się nie martwię, nie mam pieniędzy w portfelu. Wiecie, ta upadłość konsumencka cała, ale ja się tym nie martwię. Wiem, że jest Jezus, on to ogarnie, załatwi i będzie dobrze, nie? Wiadomo, że są trudne też takie sytuacje, że to nie jest tak idealnie, jak teraz Wam mówię, że są trudne sytuacje, bo są. Ale powiem Wam, nie oddałabym tego czasu, nie oddałabym tego całego mojego życia, które się wydarzyło, nie oddałabym za nic, nie? Jestem za niego strasznie wdzięczna i gdzieś praktykuję tą wdzięczność, uczę się tej wdzięczności. I Wam polecam w ogóle czytać, słuchać na YouTubie dużo o wdzięczności, bo no, warto się jej nauczyć, bo ona jest naprawdę taka budująca, nie? Im bardziej jesteśmy wdzięczni, tym więcej jeszcze dostajemy, nie? I to jest takie dla mnie mocne. Bóg i łaska Twoja nie olśniła nagle mnie. Co byś powiedziała osobie, która jest uzależniona? To jest grube pytanie. W sumie chyba te pytania wszystkie są grube. Co ja bym powiedziała? Powiem Wam, że ja w ogóle się nie przygotowałam na odpowiedzi na te pytania, więc to jest dla mnie na przykład trudne teraz te pytanie. Co ja bym powiedziała? Powiedziałabym, żeby do mnie napisał, pogadamy, jestem otwarta na wszystkie rozmowy i znajomości. Także jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam i teraz mówię na serio, nie? Że zawsze możecie napisać, zadzwonić, czy tam jakoś się skontaktować. Zawsze służę jakąkolwiek pomocą. Ale co bym powiedziała sobie uzależnionej? Powiedziałabym, żeby się nie bał. Powiedziałabym, żeby się nie ukrywał przede wszystkim. Nie ukrywał tego, co przeżywa. Bo dopóki będziemy ukrywać, dopóki będziemy ukrywać, dopóty nie znajdziemy pomocy, tak?
Myślę, że warto odważyć się. Co mamy do stracenia? Co masz do stracenia? Powiedz mi, co masz do stracenia? Właśnie, nie mamy już nic do stracenia. My jesteśmy często w takim stanie, że my nie mamy do stracenia nic. I uwierzcie mi, że choćby się waliło, paliło i nie wiadomo co, ludzie wokół nas i tak się o tym dowiedzą. Weźcie to na logikę, popatrzcie. My nie mówimy im, bo się boimy, tak? Boimy się ich reakcji. Ale ty myślisz, że ty będziesz w stanie, nie wiem, spłacić wszystkie długi, jeżeli grasz. Będziesz w stanie wyjść z alkoholizmu, jeśli pijesz. Nie! Uwierz mi, że nie. Więc myślę, że warto wyjść i im o tym powiedzieć. Bo oni i tak się o tym dowiedzą. I tak. Co jeszcze bym powiedziała? Powiedziałabym, że w nich wierzę, że wierzę w każdego z was, w każdego. Obojętnie na jakim poziomie jesteś, obojętnie dlaczego, obojętnie co się wydarzyło w twoim życiu, wierzę, że jesteś w stanie z tego wyjść, bo każdy z nas jest w stanie wyjść z tego. I to nie jest tak, że ktoś jest silniejszy, ktoś jest, nie wiem, ma mocniejszą psychikę, bo to tak nie jest. Na terapię idąc, też terapia za ciebie wszystkiego nie zrobi. Dostaniesz wiedzę, ale tak naprawdę wszystko jest w twoich rękach. I chcę ci właśnie powiedzieć teraz, że w ciebie wierzę. Wierzę, że dasz radę, bo każdy z nas jest w stanie sobie dać radę. Tylko czy chcemy? Co bym chciała powiedzieć? Chciałabym, żebyś się uchwycił duchowości. Uchwyciła duchowości. Ja bez duchowości nie dałabym rady. Gdyby nie duchowość, gdyby nie wspólnota, gdyby nie Bóg, mnie by już tutaj nie było. A może bym była, może bym jeszcze żyła, ale na pewno byłabym w tragicznym stanie. Dlatego gdzieś duchowość jest dla mnie najważniejsza w moim życiu. I co chcę ci powiedzieć? Chcę ci powiedzieć, żebyś poszukał tej duchowości, żebyś się jej uchwycił. Oczywiście w wolności, ja tu nikogo nie nakłaniam do żadnych swoich przekonań i wartości, ale jeśli miałabym ci to powiedzieć, to bym ci to powiedziała, że Bóg może zmienić całe twoje życie. Moje zmienił. Jeżeli zmienił moje, to czemu nie może zmienić twojego? Może. Tylko otwórz się na wiarę. I co bym chciała jeszcze ci powiedzieć? Chciałabym ci powiedzieć, że zazwyczaj to jest tak, że ja czy ktoś inny może dużo gadać. Rodzina może dużo gadać, ale póki my nie spadniemy na nasze dno, kompletnie na dno, to się od niego nie odbijemy. Więc mogę ci też życzyć tego, żebyś spadł na same dno, ale żebyś znalazł siłę, żeby się od niego odbić. Żebyś uwierzył w to, że możesz się od niego odbić. Nie wiem, co tak na szybko mam jeszcze powiedzieć, ale dasz radę, damy radę. Są ludzie i uwierzmy w tych ludzi. Ja też jestem Zosia Samosia i często chciałam wszystko sama robić. Ale po terapii wiem, że musimy prosić o pomoc, bo jeżeli o nią nie będziemy prosić, to jej nie dostaniemy. Są ludzie i są wspaniali ludzie, naprawdę. Zaufajmy, zaufajmy jeszcze raz. Powodzenia. Umyj wodą żywą, Jezu, dzisiaj stopy. Yeah.
kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was na kolejny, który będzie już, myślę, że z mikrofonem i z lepszą jakością obrazu. Obiecuję, że dla Was będę się zmieniać, mój kanał, w sensie, no, wiecie, jakość i te sprawy, nie? Były trzy pytania, ja myślę, że więcej nie będziemy robić, bo tam powiedziałam na początku, że sześć, ale na kolejne trzy odpowiem w następnym odcinku, żeby po prostu ten, no, nie było za długie, nie? Więc tu macie trzy, jeżeli chcecie więcej, to też piszcie w komentarzach, ja Was zapraszam do pisania komentarzy. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i do oglądania i wysyłania dalej, bo no, to mi też pomoże w rozwoju. W sensie nie wiem, czy to nagrywać, czy to ma sens i tak dalej, więc dawajcie znać i zapraszam Was na kolejny odcinek. No, także see you! Miłość nade wszystko zachwyciła.